Ja się zwróciłem do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i do pani minister zdrowia, aby przedstawili odpowiednim instytucjom i osobom wytyczne, zgodnie z którymi na przykład w przypadku odmowy uzasadnionej terminacji ciąży szpital straci kontrakt z NFZ w zakresie ginekologii, jeśli bez wyraźnego uzasadnienia odmówi terminacji ciąży i sprowadzi przez to zagrożenie na zdrowie i życie kobiety. Klauzula sumienia nie może w żadnym wypadku zastąpić tego oczywistego obowiązku, który jest pierwszym obowiązkiem każdego lekarza, a więc kiedy trzeba ratować życie i zdrowie kobiety, klauzula sumienia nie może być uzasadnieniem odstąpienia od czynności, które ratują życie lub zdrowie kobiety. Będziemy oczekiwali od konsultanta krajowego do spraw ginekologii i konsultantów wojewódzkich kontrolę wszystkich klauzul sumienia. I każda odmowa wykonania zabiegu, będzie zgłaszana z urzędu do prokuratury. Od dzisiaj prokuratura będzie zobowiązana do badania, dlaczego ktoś naraził życie i zdrowie kobiety, a nie dlaczego ktoś zdecydował się na ratowanie zdrowia lub życia kobiety. I dlatego będę oczekiwał, aby prokurator generalny wszczynał z urzędu śledztwo w sprawie każdego przypadku odmowy, niezależnie od tego, czy konsekwencje tej odmowy będą tragiczne, czy nie. Będziemy także oczekiwali większej aktywności od Rzecznika Praw Pacjenta. Chodzi tutaj także o akcję informacyjną w szpitalach i o szpitalach. Tak, aby opinia publiczna, osoby zainteresowane wiedziały, jaka jakość opieki, jakie gwarancje bezpiecznej opieki czekają ich w danym szpitalu, to także powinno przynieść ulgę tym, którzy dzisiaj cierpią, tym kobietom, które dzisiaj się boją, tym kobietom, które myślą o tym czasami, czy nie spotka ich los, tych najbardziej tragicznie doświadczonych, tym okrutnym, nawet nie prawem, prawo jest w Polsce niedoskonałe, ale praktyka pod rządami PiS-u, praktyka okazała się okrutna. To praktyka zdemoralizowała niektórych lekarzy. To praktyka nauczyła tysiące ludzi ucieczki od odpowiedzialności. I to zmienimy niezależnie od tego, które ustawy w końcu znajdą aprobatę większości w Sejmie. I chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że nie będziemy tutaj czekać na zgodę czy brak zgody opozycji, prezydenta, czy nawet naszych koalicjantów. Znaczy te decyzje wprowadzimy mocą decyzji premiera, odpowiednich ministrów i odpowiednich instytucji.